Wypowiadasz się, albo jesteś prowokowany od takich wypowiedzi, które zastanawiam się, czy przekraczają już twój horyzont poznawczy ze względu na doświadczenie, czy jako osiemnastolatka już to masz przerobione, bo powiedziałaś parę dni temu takie zdanie, kobiety są w Polsce mocno seksualizowane. Wypowiadasz się jako też katoliczka, co jest fajne, przepraszam za słowo fajne, to jest istotne, o wolnym dostępie do aborcji. Nie boisz się, że rzucasz, wiesz... Muzyka pop ma ludzi łączyć, a to są takie zdania, które w Polsce dzisiaj są bombami rzuconymi w święty spokój. Ja wiem, aczkolwiek no może to być kontrowersyjne, faktycznie może to budzić pewną kontrowersję, ale ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach, dla mnie to jest bardzo ważne, nigdy się z tym nie kryłam. Oczywiście jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał ludziom wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się po prostu nikomu niczego zabraniać. Ja I to jest swoje... decyzja kobiety? No tak. Tak uważam. Każdy człowiek ma wolną wolę. Powinien mieć. To mi się podoba. Co mi się podoba? A mówisz o seksualizacji kobiet. I tu chcę zapytać, czy nie żyjesz w pewnym rozdwojeniu jaźni? Bo nawet dzisiejszy twój strój jest dosyć odważny. Tak, jest odważny, no ale... To nie jest seksualizacja kobiet? To nie jest uprzedmiotowienie kobiety? W sensie, że ja sama siebie uprzedmiotowię? No właśnie nie wiem. Ja próbuję to zrozumieć. Nie, bardziej chodzi mi o to, jak kobiety są postrzegane przez mężczyzn. W sensie, że wiele... Ale nie wszyscy są tacy jak Piotr. Nie, pan Piotr jest kochany. Dziękuję. Ale po prostu ja uważam, że nieważne jak kobieta by była ubrana, nikt nie ma prawa komentować jej wyglądu. Każda z nas powinna chodzić ubrana tak jak chce, malować się tak jak chce i nikt nie ma prawa nazwać ją w jakiś nieodpowiedni sposób. A teraz jednak też dużo jest tego w muzyce. W szczególności w rapie. Jednak... Chodzi ci o taki mizoginiczny, szowinistyczny ton, tak? Tak, chodzi mi właśnie o ten szowinistyczny ton. Ja mam wrażenie, to głównie się rozchodzi, no bo odważne stylizacje to jest coś, co ja lubię i jakby nie uważam, żebym tym kogoś prowokowała. Ja na przykład, także pod wpływem takich haseł, zmieniłem swoje wodzianki. To znaczy postanowiłem je inaczej ubierać, trochę inaczej. Zresztą poproszę wodziankę, bo nam się woda skończyła. Tak, bardzo poproszę wodziankę. Wodzianka wraca. Uważam, że... Można? Dziękuję. Dziękuję ci, Guciu, dziękuję ci. Tak teraz będzie. Dziękuję, ładnie pachniesz, dziękuję bardzo. Brawo! To dobre. Ojej.